świat czeka na to. Świat szuka tych śladów, tego miejsca, tej kultury, skąd ten papież wyszedł, jaka kultura go zrodziła. Szuka, przychodzi, pyta. No więc trzeba ułatwić ludziom ze świata przede wszystkim, a także nowemu pokoleniu, które przychodzi, żeby pokazać tę wyjątkową postać, tę wyjątkową epokę, w czasie której zrodził się taki człowiek, wychował i który zadecydował o wielu sprawach na świecie, na pewno przyczynił się do zmiany polityki światowej, a także zwłaszcza dialogu międzyreligijnym. Mam nadzieję, że to wszystko będzie zapisane w tym Muzeum w Wadowicach, a także w Centrum Jana Pawła II w Krakowie. To jest nasz ogromny przywilej wszystkich Polaków, a zwłaszcza tych, którzy odpowiadają za naszą kulturę, za przyszłość. Przywilej i obowiązek. To dzisiaj podejmujemy wspólnie i ci, którzy się zdecydowali na tę współpracę, a dziś przyjechali, którzy będą podpisywali, ci, którzy będą asystowali. Bardzo dziękuję za to wspólne dzieło. Wadowice, Kraków, Polska, a zatem pójdzie także i wielu ludzi ze świata.